Witam serdecznie hodowców i hodowczynie. Mamy kolejny lot. Dzisiaj jest lot czwarty. Po locie katastrofalnym, jaki mieliśmy w tamtym tygodniu, bardzo dużo gołąbków straciliśmy. W tym tygodniu zrobione są dwa loty, bo mamy rejon i że tam chłopaki chcą, żeby nie wypaść z rejonu, no to włożyliśmy tam w kilka osób na rejonową, na rejon gołąbki. No ja też między innymi włożyłem 7 samczyków starych na ten rejon. No bo po prostu wyginęły dużo gołębi, poginęło. No mi 5 gołębi na locie, na tym locie starych zginęło. Nie ma do dnia dzisiejszego, na tydzień temu. No i mamy drugi lot 350 Zeven, ten sam co sam w tamtym tygodniu. To włożyłem sobie 14 roczniaków na tamten, na ten lot właśnie Zeven i dwa pauzują. No gołębie wypuścili o godzinie, te z 500 rejon wypuścił 5:30. A te z 350 wypuścił 7:30. No myślę, że gdzieś za pół godziny powinny gołębie być już. Mają fajnie z wiaterkiem takim bocznym, lekkim, tam nie powinno im to na trasie przeszkadzać. Powinny do domu dolecieć, czekamy. No jeszcze odnośnie nam tego lotu, no była straszna katastrofa, dużo chłopaków potraciło dużo gołębi. Ja też straciłem 14 gołębi. Wiadomo, każdego bym chciał mieć w domu, to z tych gołębi trudno. Co no trzeba otrzeć ten buzię i lecieć dalej, ale co roku te loty są, zawsze jest jakaś bomba. Teraz są już na początku, na pierwszy lot wkładaliśmy około 4000, na drugich 3,5, później 3200, a na dzień dzisiejszy nie, mamy może z 1000 gołębi wszystkich w oddziele, teraz są w trasie, nie ma z czego zrobić jakiegokolwiek oficentu, nie ma z kim walczyć. Szkoda chłopaków, szkoda ludzi, bo się zniechęcają się do tego, wiadomo, to jest trudny sport, uczy ten sport pokory, ale bez przesady, no, żeby tyle gołębi ginęło, nie wracało. No czekamy na gołębi. To jest moja gwiazdeczka. Marcie go zaatakował jastrząb. Podejrzewam, że sokół go z góry uderzył. Uderzył go w głowę. Na treningu wywiozłem go na trening. Na trening go wywiozłem na 40 km. Wszystkie ładnie wróciły. Tylko on nie wrócił, wrócił z taką rozbitą głową. Dobrze, dzięki Bogu, że wrócił, czekałem na niego, po 2 godzinach po treningu wrócił, już jest przeniesiony do rozpłodu. Nie będę pokazywał tej rany, bo chcę, żeby wyglądał pięknie, a ta rana jest. No i co, no dało to dużo do myślenia, trzeba go włożyć do rozpłodu. Miał już iść już w tym roku, nie miał w ogóle iść na loty, tylko od razu miał iść do rozpłodu. No i jest zarebistym lotnikiem, bardzo dużo czołowych konkursów, parę jedynek. No ale teraz, czy to się przełoży na gołębie, że będzie dobry w rozpłodzie? Często się zdarza, że dobry lotnik nie jest dobrym rozpłodowcem. Mam nadzieję, że będzie dobrym rozpłodowcem. Zagoi mu się, tu samiczka już na niego czeka. Dzisiaj już będzie na niego zrobiony boks. No i idzie już dzisiaj na boks z nią, z tą samiczką. Będę je rozmnażał. Jak się wyda, w przyszłym roku chciałbym za 20 młodych po nim puścić. Chcę go na ogiera dać do lotu, żeby mieć, no bo wiadomo, jak wiecie, samcami lotuje. No i chcę go rozmnożyć bardzo mocno. Jest to, on jest synem Mikeja, to jest, czyli wnukiem do Beckhama, to każdy, kto się interesuje tym, to wie. No i samice też ma super. Tom będzie tam miał tą samiczkę, on z nią był, włożyłem mu, ona była jego partnerką, ale ona była u mnie lotniczką też i ona super u mnie się dała też, ta samica. 70-10, jest to wnuczka do generała od Tadeusza Pałki, bo kiedyś od takiego pana kupiłem syna generała z Mławy, jak się nie mylę, ten pan Mławy lotuje parę lat temu. Jest to wnuczka do generała i do wnuczka do mojego Beckhama, czyli ona i taka półwnukowie są, nie? Ona mi też fajnie latała, jak latowałem samicami, też mi siadała czołowo na oddział. Nie wiem, czy ona jedynkę ma, ale chyba ma jedynkę, jak się nie mylę. Na pewno jako młoda miała dwójkę i jedynkę. Także włożymy to razem i takie późne młode sobie jeszcze po nim uchowam, 4, żeby mieć, nie? Żeby zobaczyć, czy po dzieciach. Mam dwoje dzieci Grosika mam w rozpłodzie, mam samiczkę i samczyka, tylko samczyk był późniejszy, mi się później połączył. No i tak słabo to wychodziło, już go rozłączyłem, nie? No ale to z tą samicą będzie zmęczony. Lotnik na lotnik. Zobaczymy, co to jest. Chodź, 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 chodź,
Chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź. Wiedziałem, kurwa, brat Grosika. Te grosiki muszą zostać. Jest pierwszy gołąb, przyleciał braciszek Grosika, 533. A to jest gołąb z którego lotu? Z pierwszego, 350. Czyli z zewem, tak? Tak, jest z zewem. 3,5 godziny leciały. Wróciłeś ty, mój malutki? A teraz pójdziesz, poprzytulasz się, pokochasz się, tak? Idź, idź. No i idź, to jest twoja samisielnica. Dobra, chodź, 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 chodź! Chodź, 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 przynieśliście mi państwo szczęście. Chodź, 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 malutki, chodź, chodź, chodź. No mamy piątkę. Ale kurwa, z 14,5 na raz. 533 powtórzył, siat 9,59. 468 powtórzył, 431 powtórzył, 436 powtórzył, 485 powtórzył. Mamy 6 po piątkę. 5 z 14 na tym locie odbitych gołębi. No to jest zajebiście. Chodź tu malutkie do pańka, chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. No jest gołem z 500-ki, przyszedł, żona go przygabiła, bo wysłałem żonę po kawę, bo myślałem, że będą za pół godziny, ale mega się cieszę. Przeleciał gołąbek z 500-ki, z 7. Mamy no, z rejonowego, mam nadzieję, że będzie czołowy. Podejrzewam, że będzie. Jest to pełen, to jest syn tego właśnie imbreda, co tak się śmiałem, że jest bardzo lipa, ale teraz zobaczcie. Złamane piórko już ma, nie? Czyli jeszcze bezłamany. On ten, co lubią ludzie geny, co lubią te ludzie genetypowe gołębie, to ten gołąb mi Andrzej Dybu zbadał, on ma wszystko to, co powinien mieć gołąb. Takie według tych genów, nie? Bardzo się cieszę, bo z 500-ki włożyłem 7 gołębi, jest jeden. Prezes, są gołębie z 500-ki, jest drugi. Chodź, 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 chodź. Tak, dwa już mam, jednego miałem 11:1. Wchodzi drugi. Chodź, 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 chodź. Jest drugi gołąbek, tak? Tak. Jest drugi... Odbił się? Tak, odbił się. Jest drugi gołąbek z 500-ki. Co to za czyli gołąb? Brakuje dwa. To jest gołąb od pana Tadzia Kapturskiego. To akurat nie jest po moich ptakach. To jest pana Tadzia Kapturskiego gołąbek. Jest trzeci. Defo. Defo przyjdzie. Czyli mamy trzy gołąbki na 7, nie? Czyli jeszcze 4 brakuje. Ładnie wyglądają jak no, tak pięknie. W nocy. Jeszcze jeden! To ile masz? Czyli ich? Brakuje 3 z 7. Jeszcze jeden. Bo Waldka powinien zaraz siadać go. Dzwonię do niego, bo szła przed z tym. Chodź, 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 chodź! Mamy piątkę, kurwa, z 500-ki. Ja pierdolę. Karado. Na ciebie czekałem. Gdzie jest? Tu jest junior. Syn Grosika, syn tego, syn Beckhama. Mam piątkę, tylko brakuje mi syna Beck tego, Mikaja, co mi zajebiście siadał, był najlepszym lotnikiem i brakuje mi od Przemka. Gołąbka. Ty, a co ty już mu jajko zniosłaś? Idź se bzyknij, pociesz się samiczką. No i podsumowanie dzisiejszego lotu. Lot krótki, włożyłem 14 gołębi, wróciło mi 12, w tym zdobyłem 8 konkursów. Zdobyłem drugiego na oddział, fajnie mi ten roczniak siada, jest to właśnie brat mojego Grosika, nie? 533. No i wytypowałem gołębie z 14-10 i nie trafiłem typowanych, nie? No, teraz zdarza się, no, ale to trzeba być już naprawdę nitem, żeby tak wytypować, no trudno. Drugi lot mieliśmy 500-kę, no i... Tam już fajnie mi siadły te gołębie, bo chcieliśmy uczestniczyć też w rejonie. No tam rejon nasz można powiedzieć, że zmiażdżył, gołębi tam było bardzo dużo, ponad 6 tysięcy tamta strona, u nas tutaj co tam, stuwa chyba czy coś. No i udało się zdobyć 3 pierwsze konkursy, pierwszy, drugi i trzeci. Fajnie mi siadły, na 7 włożyłem, wszystkie 7 w domu. Stare gołębie, bardzo się cieszyłem, skakałem jak moje dziecko, bo to fajne tak przelatywały. No i są wszystkie, zdobyłem tutaj w tej właśnie krótkiej listy, zdobyłem na 1,20 zdobyłem 4 konkursy, 1,25 zdobyłem 5 konkursów. Także fajnie,
Cieszę się, że się ptaki odbudowały, bardzo się cieszyłem, skakałem z radości, no bo to wiadomo, po takim katastrofalnym lotu nie wiadomo się coś spodziewać, no ale też nam dużo wiatr pomógł, nie ma co tam ukrywać, bo było w ogonek, a no na tym, na 500, no to jeszcze gorzej było, bo jak zeszły w dół, to musiały później trochę pod wiatr walić, nie? Po ukosie miały pod wiatr. No i co, czekamy teraz następny lot, mamy 500, tę rejonową, wkładam, jadę całym kurzem, wkładam chyba wszystko, ponad 20 ich tam tych gołębków jest. Fajnie lecą, punktują i no co, do zobaczenia i do usłyszenia na następnym locie. Na razie.